Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. To będzie obiecywana super piątka. W zasadzie powiem Wam, że mam cztery nowości, natomiast jeden krem już znacie, jedno serum z mojego kanału, ale postanowiłam Ci je przypomnieć, bo zaczęłam go używać w końcu. Odgrażałam się rok temu, że będę go używać, ale niestety nie zużyłam poprzedniej wersji, więc dzisiaj pokażę Wam po prostu tą, której używam obecnie. Ogólnie dzisiejszy film mogę określić jako film z takimi bardzo wysokiej jakości, luksusowymi kremami pod oczy i serami pod oczy. Jest jedna wersja kremu, która jest, powiedziałabym, tańsza. Na pewno będzie taka bardziej budżetowa, ale inne są zdecydowanie luksusowe. Także mam nadzieję, że ten temat też Was zainteresuje, ponieważ ja na kanale staram się po prostu mówić o kosmetykach, których zwyczajnie używam. Tutaj niektóre z tych kremów używam kilka miesięcy, więc już mam swoją opinię na ich temat. Niektóre mają bardzo naprawdę wysokie ceny. Także chciałam po prostu dać Wam znać, jak te produkty dla Was się mogą sprawdzić. Natomiast absolutnie nie zmuszam nikogo, żeby wydawał aż tyle pieniędzy na krem czy serum pod oczy. Nie musicie. Pokazuję też bardzo dużo wersji budżetowych, tak jak chociażby kremy koreańskie czy kremy polskich marek. Przecież omawiam dla Was mnóstwo kosmetyków z polskich marek i właśnie kosmetyków koreańskich, których po prostu używam, jeżeli chodzi o kosmetyki pod oczy, ponieważ no nie wszystko mi się podoba, nie wszystko mi pasuje. Czasami nie pasuje mi opakowanie, czasami nie pasuje mi konsystencja, czasami nie pasuje mi skład i wtedy tych kosmetyków zwyczajnie nie oceniam. Niektóre marki na przykład w ogóle mnie nie interesują. Dzisiaj poznacie moją super piątkę, czyli kosmetyki najlepsze w swojej kategorii. I dzisiaj wyjątkowo będzie to wersja luksusowa, ale tak jak mówię, jest jeden krem budżetowy. I może zacznę od kremu, który pokazywałam Wam w ostatnich filmach. Pokazywałam, że taki film będzie. To był krem Bobbi Brown, który zmienił zupełnie opakowanie, zmienił również skład. I ja nie mogę niestety porównać go z poprzednią wersją, ponieważ ja nigdy jej nie miałam. I wiem, że można jeszcze ją kupić. Ja dla Was oczywiście znalazłam też tą poprzednią wersję. Ona podobnież jest bardziej gęsta, bardziej masłowata. Nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, ale chyba chodzi o to, że ona się lepiej topi, bo ten krem też jest bardzo, bardzo gęsty, o czym zaraz Wam opowiem. I tutaj jest taka kontrowersja na jego temat, że ten krem po zmianie formuły, po zmianie składu jest niedobry. Tutaj nie mogę niestety się z tym zgodzić, bo używam tego kremu za każdym razem, jak robię sobie makijaż, za każdym razem, jak robię dla Was film, to ten krem ląduje u mnie pod oczami, dlatego że tak bardzo go lubię, ponieważ jego masłowatość, jego kremowość, jego intensywne nawilżanie, tutaj siedzę przed kamerą już, powiem Wam, no ładne, jestem kilka godzin, więc 4-5 godzin cały czas moja skóra jest intensywnie nawilżona i czuję taką warstewkę takiej lekkiej tłustości, ale tak jak widzicie, no moja skóra pod oczami się nie błyszczy. No wprawdzie jest przypudrowana, ale to nie jest tak, że będziecie miały jakiś tłuszcz pod oczami czy coś takiego, bo to jest konsystencja balsamu. Z takim kremem pod oczami jeszcze nigdy się nie spotkałam w ogóle, jeżeli chodzi o moje wcześniejsze testy. Używam go kilka miesięcy. Tutaj widzicie, jak wydłupałam taką dziurkę. Ja za każdym razem, jak mam coś, co bardzo lubię, to zdecydowanie mam tendencję, żeby te kosmetyki jakoś horrendalnie oszczędzać. Myślę, że to jest bez sensu. Przecież trzeba je używać, a nie oszczędzać. I co jest bardzo ważne przy tego typu kremach w ogóle pod oczy lub też w ogóle przy tym konkretnie kremie, to jest to, żeby go rozgrzać między palcami. To jest naprawdę niesamowicie przy tej konsystencji ważne, bo to jest balsam. Bierzecie go bardzo mało, tak jak pokazywałam, nie bierze się go paznokciem, jak to niektórzy pokazują na swoich kanałach, co po prostu mnie dosłownie przeraża. Wyobraźcie sobie, co pod tymi paznokciami może być, ile bakterii nosimy na rękach. Ja zawsze używam patyczka albo szpatułki. Teraz akurat użyłam patyczka higienicznego i nakładam sobie przez delikatne takie oklepywanie na całą powierzchnię wokół oka. Tutaj nie będę tego robić, bo oczywiście mam makijaż i nawet schodzę tutaj też niżej, nakładam go też tutaj i nakładam na powieki i delikatnie nad brwi i jeszcze jak mi coś zostanie, wmasowuję sobie w zmarszczki też na czole, w zmarszczki wokół ust. To robię z każdym kremem pod oczy, który mam, albo z każdym jakimś dobrej jakości serum, w zależności od tego, jaka jest konsystencja. Wracając do tej wersji akurat kremu Bobbi Brown, no mi się ona osobiście bardzo podoba. Nie wiem,
Ten krem po prostu robi wszystko to, co marka obiecuje, że będzie robił, czyli jest to intensywna regeneracja, odżywianie skóry. Tutaj sobie sprawdzałam oczywiście też składy. I w tym kremie na przykład jest argirelina, jest wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej, jest kwas hialuronowy, gliceryna, masło shea, są algi brunatne i morskie oraz kofeina. Także i ujędrnianie, i rozjaśnianie przebarwień, i cieni pod oczami, nawilżanie, odżywianie. Także ten krem w zasadzie ma robić dla Was wszystko. Skład na to wskazuje, że będzie, natomiast jeżeli ktoś nie toleruje absolutnie bardzo gęstych kremów pod oczy, nie lubicie tego typu konsystencji, to nie brałabym się za niego w ogóle. Jest jeden duży plus zmiany opakowania, mianowicie to jest to, że opakowanie możecie sobie wyjąć. Ja tego pewnie nie będę potrafiła zrobić, bo tego jeszcze tutaj nie robiłam, ale do tego kremu możecie dokupić wkład. I ten wkład jest znacznie tańszy niż sam krem, bo to jest chyba połowa ceny albo 1/3 ceny, w zależności od tego, gdzie go kupicie, bo są różne ceny też wkładów. Tutaj jest 15 ml, także to jest dla mnie olbrzymi plus, że jest wkład, bo kupujecie słoiczek. Jest to ekologicznie, ale jest to też tańsze. Myślę, że zawsze się ucieszymy, jak możemy tego typu luksusowy, super luksusowy kosmetyk kupić sobie odrobinę taniej. Także proszę wszystkich, którzy mieli ten krem pod oczy wcześniej, ten basen pod oczy, już nie powiedziałam, jak on się nazywa, Bobbi Brown Extra Repair A Cream Intense. Także jeżeli miałyście ten krem pod oczy, jego wcześniejszą wersję albo jego obecną wersję, to bardzo proszę o komentarze tutaj na dole, bo na stronie Bobbi Brown UK naczytałam się masy negatywnych komentarzy od osób, które miały wcześniejszą wersję i masy pozytywnych komentarzy od osób, które miały tą najnowszą wersję. Więc widzicie, to zależy od tego, czy ktoś miał ten krem wcześniej, czy nie. Ja nie miałam, więc dla mnie ten krem no jest świetny. Bardzo go lubię, to jest taki krem do takiej skóry, jak ja mam, czyli tu jeszcze może powinnam na początku filmu powiedzieć, że mam skórę, która jest odwodniona z reguły pod oczami, z wiekiem stała się bardziej sucha, bardziej odwodniona. Ciężko jest ją intensywnie nawilżyć, muszę naprawdę mieć kosmetyki bardzo wysokiej jakości. Mam już zmarszczki, mam spore cienie pod oczami, także tego typu produkty po prostu lubię, kiedy są gęste, kiedy są odżywcze. Za następny produkt możecie mnie trochę znielubić, bo on jest bardzo, ale to bardzo drogi. Jest to najdroższy w tym momencie krem pod oczy, który testowałam w życiu. Nigdy nie miałam droższego kremu pod oczy. Kupowałam o połowę tańsze. Mam o połowę tańsze, tańsze o 60%, ale ten krem to jest naprawdę coś ekstremalnie drogiego. Tutaj uprzedzam wszystkich, jest to najbardziej luksusowa linia marki Sisley, czyli Sisleya. I to jest krem, który zawsze chciałam bardzo przetestować. Jest to Sisleya Integral Anti-Age. Pewnie się czyta Integral Anti-Age. Więc to jest krem właśnie taki przeciwzmarszczkowy. Malutki słoiczek, 15 ml, tylko niestety muszę Wam powiedzieć, że jest to mój ukochany krem pod oczy i naprawdę go uwielbiam. Zużyłam również mniej więcej tyle samo, ile zużyłam Bobbi Brown. Czyli wydłubałam taką sporą dziurkę. Używam go około maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Zaczynamy wrzesień. Więc używam go 4 ponad miesiące. Więc myślę, że to jest całkiem sporo, żeby ocenić ten krem pod oczy. Ja po prostu uwielbiam ten krem. I mimo jego wysokiej ceny, no być może będę go kupowała. To oczywiście zależy, jak się potoczą tutaj moje testy na kanale, co będę miała jeszcze do testowania. Oprócz tego, że są to fitokosmetyki, podoba mi się też to, że marka bardzo rzadko puszcza jakieś nowości, czy też ma jakieś nowości. Nowości pojawiają się niezwykle rzadko. Teraz widzę, że marka Sisley rozbudowuje swoją gamę do włosów. Linia do włosów jest jakby oddzielna zupełnie w tym momencie marka, która zresztą też jest rewelacyjna. Ale jeżeli chodzi o pielęgnację, tego typu kamienie milowe, jeśli chodzi o pielęgnację marki Sisley, one są budowane przez wiele, wiele lat przez markę. Po prostu nie pamiętam, rozmawiałam się z menadżerką marki, ile lat powstawał ten krem. Wydaje mi się, że powiedziała mi, że 8 lat były prowadzone badania, więc to nie jest tak, że to są takie kremy, po prostu jakieś tam kremy roślinne, naturalne. To nie są do końca kosmetyki naturalne. To jest fitokosmetologia, więc to jest coś zupełnie innego. I tak jak mówię, no tutaj marka Sisley może zagwarantować nam najlepszą światową jakość kosmetyków. Dla mnie jest to marka wyjątkowa, ja bardzo lubię ją omawiać mimo tych bardzo wysokich często cen. Jeżeli zapiszecie się na newsletter na przykład na stronie marki Sisley w Polsce, to zawsze dostaniecie jakieś kody zniżkowe. Jest ich naprawdę bardzo dużo w ciągu roku, bo już dostałam kilka razy i to są z reguły super zniżki, bo są po 20%, więc fajne zniżki. Można opolować te kosmetyki trochę taniej, to dla osób, które będą tym kremem zainteresowane. Jeżeli chodzi w ogóle o skład, to oczywiście są tutaj składniki roślinne, które Wam wypiszę
na ekranie. Myślę, że tak będzie najłatwiej. Z takich bardziej znanych składników jest na przykład adenozyna, jest na przykład ekstrakt z nasion owsa, który też marka często wykorzystuje, jeżeli chodzi o działanie liftingujące. Fermentowany ekstrakt z granatu. Tutaj ten ekstrakt czasami się pojawia też w innych kosmetykach, ale uwierzcie mi, no, że to są zupełnie inne jakby jakości kosmetyki, więc to nie jest to samo. Ekstrakt z marakui, masło shea, również gliceryna pochodzenia naturalnego. Ten krem był testowany też pod każdym możliwym względem, czyli okulistycznie, czyli w warunkach też laboratoryjnych, czyli to jest potwierdzone jego działanie ujarniające, rozjaśniające cienie pod oczami i działanie takie ogólnie przeciwzmarszczkowe. I również jest tu silne działanie na przebarwienia pod oczami, czyli z reguły jest to też, dotyczy to skór, które są dojrzałe i te przebarwienia pod oczami już się Wam pojawiają, czyli no takie zwyczajne ciemniejsze plamki tuż pod samymi oczami. Ja takich przebarwień jeszcze nie mam, ale to co zauważyłam po stosowaniu akurat tego wybitnego dla mnie kremu, to jest niesamowite nawilżenie, niesamowicie piękne ujędrnienie skóry wokół oka. Taki naprawdę przyjemny, wypoczęty wygląd. Ja już botoksu w tym momencie nie mam, miałam robiony baby botox i to całkowicie już zeszło z mojej skóry, natomiast widzę, że moje oczy, mimo tego, że ja naprawdę tak nie śpię, biorę mnóstwo leków, znaczy brałam, bo już ten okres na szczęście się skończył, ale tak jak wiecie, no nie spałam też przez bardzo długi czas, tego w ogóle po moich oczach nie widać. Myślę, że to jest zasługa tego kremu, bo naprawdę celebruję jego używanie, używam go bardzo mało. On też jest niesamowicie wydajny, ma taką konsystencję kremową, żelową, czyli bardzo ładnie się rozprowadza. Może odrobinę go nałożę, potem nałożę sobie go pod oczy. Czyli jest to zdecydowanie dużo, dużo lżejsza konsystencja niż konsystencja marki Bobbi Brown, ale ma on takie niesamowicie przyjemne działanie, intensywnie takie odżywcze i nawilżające. Bardzo też chłodzi, jak się go nakłada. I ten efekt się też bardzo długo utrzymuje. Ja sobie go wklepię tutaj w moje zmarszczki mimiczne. Co też cechuje fitokosmetyki, to jest to, że one bardzo ładnie pachną. Ten krem natomiast jest tak sformułowany, że on tego zapachu prawie nie ma. Myślę, że to ze względu właśnie na wrażliwą skórę pod oczami. Także to jest najdroższy krem, jaki dotychczas testowałam i jest to jeden z najlepszych kremów, jakie dotychczas miałam, jeżeli chodzi o skórę pod oczami. Też wiecie, miałam Diora, no miałam różne inne kremy, miałam Chanel. Ten krem to jest naprawdę cudo, więc marki mogą być drogie, mogą być bardzo ekskluzywne, mogą być bardzo selektywne, ale nie każda z tych marek robi naprawdę dobre kosmetyki do pielęgnacji. Skoro był teraz tak drogi krem pod oczy, najdroższy, to teraz będzie ta wersja budżetowa, o której Wam mówiłam, ale to wcale nie znaczy, że ona jest zła i to wcale nie znaczy, że to jest zły krem pod oczy. Jest oczywiście, tak jak Wam obiecywałam, że będzie recenzja tego kremu pod oczy, to jest Basic Lab z gamy najnowszej marki, to jest gama też bardziej luksusowa. I tutaj zobaczycie, że mają takie piękne złote właśnie napisy na opakowaniu. Krem aktywnie rewitalizujący pod oczy z 3% aminokwasami, 10% kompleksu peptydów i kofeina, napięcie i wypełnienie. Tutaj ta gama Aminis, nazywa się dlatego Aminis. W ogóle mi się to skojarzyło z przyjaciółkami. To trochę brzmiałoby inaczej. To jest oczywiście od aminokwasów, więc w tej gamie po prostu są aminokwasy. Na razie jest krem pod oczy i krem do twarzy. I ten krem też zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie, jeżeli chodzi o krem, który jest pyszniutki, tłuściutki, ale nie jest za tłusty. Jest to taki krem, który bardzo pięknie się wchłania. Tak jak oczywiście to bywa przy gamie Basic Lab, jest to kosmetyk całkowicie bezzapachowy, więc dla bardzo wrażliwych oczu, jeżeli nie tolerujecie żadnych zapachów, to ta gama powinna się Wam spodobać, jak też w ogóle kosmetyki Basic Lab. To jest krem, który jest skierowany do osób ze skórą suchą, dojrzałą, ale nie tylko. Redukuje widoczne oznaki starzenia się skóry, głęboko nawilża i koi delikatną skórę wokół oka. Wszystko to oczywiście robi. Również rozjaśnia cienie pod oczami, redukuje opuchlizny, odżywia i uelastycznia, zmniejszając tendencję do postawiania zmarszczek mimicznych. Czyli dla skóry z widocznymi oznakami starzenia się, dla każdego rodzaju skóry, może być również wrażliwej, z widocznymi zmarszczkami mimicznymi, z problemami opuchnięć pod oczami. Tak jak wiecie, marka Basic Lab ma jeszcze moje ukochane serum, o którym bardzo mówię często. To jest serum takie wodno-żelowe, które uwielbiam pod oczy. I naprawdę, mimo tego, że jakby tutaj cena, wiecie, jest według mnie niewygórowana jak kosmetyk pod oczy, to ono jest
super dobrej jakości. Bardzo lubię tam ten kosmetyk. Także cieszę się niesamowicie, że akurat ten krem mnie nie zawiódł i że jest to krem, który naprawdę mogę Wam polecić. Dlatego, że to, co on robi, co mi się bardzo w nim podoba, to jest to, że on zostawia taką wygładzoną, odświeżoną skórę pod oczami i taką odżywioną. Ja, tak jak mówię, mam suchą skórę, więc ten krem jest dla mnie również idealny. To jest krem, który na pewno poleciłabym skórom suchym, na pewno poleciłabym skórom dojrzałym, ale może to też być skóra normalna. No jeżeli nie tolerujecie zbyt tłustych kremów pod oczami, czyli lubicie mieć takie lekkie konsystencje, lekkie kremy, no to polecam Cera z Basic Lab, szczególnie to moje serum, bo ono naprawdę jest wybitne i tu o nim mówiłam już wielokrotnie. Fajne też jest to, że właśnie są tutaj te kompleksy, 10-procentowy kompleks, który aktywuje skłonność do powstawania cieni i obrzęków pod oczami. Myślę, że to jest też coś takiego, co każda kobieta ma, każda kobieta się z tym boryka, to są cienie i opuchizny. Oczywiście zawsze mówię, to wszystko jest w Waszych jelitach najpierw, ale jeżeli macie taką tendencję, to myślę, że dobrze się też wspomagać z zewnątrz kosmetykami. Jest tutaj też ten kompleks pobudzający mikrokrążenie, czyli olej z kawy oraz kofeina. Ekstrakt z ablicji, który bardzo często już tutaj spotykałyśmy w kosmetykach Basic Lab. Jest kwas hialuronowy, nawet jest ich kilka. Małocząsteczkowy, ultracząsteczkowy, witamina C w stabilnej formie olejkowej i witamina E. Czego można chcieć więcej, także uważam, że bardzo fajny kosmetyk, jeżeli chodzi o nowości pod oczy. Naprawdę fajnie mi się sprawdza, bardzo bezpieczny, bardzo łagodny dla skór wrażliwych. I kolejny kosmetyk to będzie maska pod oczy. Ja tu najpierw pokażę Wam wszystkie nowości, a później przejdę sobie już do tego ostatniego serum, które jest takim serum, które znowu zaczęłam stosować. Chciałam po prostu przypomnieć Wam też tą linię. Myślę, że za każdym razem, tak jak mówię, co rok warto ją przypomnieć. Natomiast jeżeli chodzi o nową maskę pod oczy, to na pewno pamiętacie te maseczki. Kto pamięta markę Shankly? Kto pamięta świetną koreańską markę Shankly, którą omawiałam dla Was? No, myślę, że to już było ponad 2 lata temu, ale nie warto, że tak powiem, zapominać o tej marce, bo ona ma świetne kosmetyki. Pielęgnacja sprawdziła mi się doskonale i takim moim must have'em i hitem natychmiast stały się maseczki pod oczy, ponieważ uważam, że wciąż no, nie mam maski, która jest być może podobna do tej maseczki. One są drogie, więc tutaj szukam zawsze zastępstwa. Najlepiej sprawdziła mi się marka Jadach do tej pory. To jest najlepsza maska ujędrniająca, jaką stosowałam. Natomiast te dwie również mogę Wam gorąco polecić. Moją ulubioną jest do tej pory maseczka zielona. Na drugim miejscu była maska czarna, bo teraz ma egzekwo, czyli maska żeńszeniowa. Nowość, bardzo się cieszę, że mogę Wam tą maseczkę pokazać, ponieważ jest to naprawdę świetna maska pod oczy. Kolejna, jeżeli chodzi o markę Shankly. I tak jak się domyślacie, ona będzie czerwona i będzie z wyciągiem z żeńszenia, ale nie tylko. Tutaj już prawie połowę tych płatków zużyłam, także ja naprawdę lubię ich używać. I tak jak to w przypadku dobrych kosmetyków koreańskich jest naprawdę olbrzymi, olbrzymi skład, jeżeli chodzi o składniki aktywne. Jest tego naprawdę tutaj bardzo, bardzo dużo. Sprawdziłam tego, ale być może sprawdzę to po prostu dla Was przy montowaniu tego filmu i wypiszę Wam te wszystkie składniki, bo tutaj się roi od składników roślinnych. Na przykład jest wyciąg z mięty, wyciąg z rozmarynu, wyciąg na przykład z bratka chyba. Tutaj wszystko jest po angielsku i po łacinie, więc czytam sobie tak powolutku. Ale głównym składnikiem oczywiście jest wyciąg z owoców żeńszenia koreańskiego, które pozyskiwane są raz na 4 lata. Ja już tego typu kosmetyki miałam i muszę powiedzieć, że należały one do moich ukochanych. Była to marka Donginbi, bardzo taka luksusowa, droga marka koreańska. To jest jeden z takich składników, jeżeli chodzi o kosmetyki koreańskie, który jest bardzo popularny. Jest to medycyna orientalna i korzysta się właściwie z żeńszenia. W każdym możliwym przypadku, jeżeli ktoś potrzebuje wzmocnienia witalności, jest to składnik również na potencję, więc no naprawdę te ekstrakty żeńszeniowe są sprzedawane do picia w postaci herbatek, w postaci ekstraktów, które na przykład piłam w Japonii, coś niesamowitego, bo rzeczywiście po wypiciu takiego ekstraktu ziołowego, gdzie między innymi jest właśnie żeńszeń, tam było chyba 40 albo 100 składników, nie pamiętam, ale pamiętam, że jak wypiłam to, to czułam się, jakbym wypiła 8 kaw, a nie było to coś takiego
co obciążało organizm jakby. Także tak jak mówię, żeńszyn niesamowicie z Azji popularny. Oprócz tego jeszcze tutaj jest berry complex i tu właśnie jest ten kompleks ekstraktu z 5 rodzajów jagód, o którym mówiłam. Na przykład jest tam też ta malina i ekstrakt z korzenia piwoni, który wspomaga zwalczanie wolnych rodników, przeciwdziała powstawaniu przebarwień i pomaga ujednolicić kolor skóry. Także te płatki tak dosyć szybko zrobiły egzekwo z tymi czarnymi. Nie wiem dlaczego, ale wciąż bardzo lubię te zielone. Może to już jest moja podświadomość, bo tak naprawdę, no, powiem Wam, że fantastycznie działają na skórę. Przede wszystkim, co widzę po tych płatkach, kiedy je stosuję, a stosuję je zawsze przed nagrywaniem na przykład, bo też je oszczędzam, to jest to, że natychmiast redukują opuchlizny. To jest to, że moja skóra jest natychmiast 2 tony jaśniejsza pod oczami, co jest w ogóle niesamowite. Jest ujędrniona i wyraźnie widzę, że jest mniej zmarszczek. Tak jakby wizualnie widzę, że jest mniej zmarszczek, pewnie są to te zmarszczki, które wynikają z niedowilżenia skóry, więc ja bardzo te płatki lubię. Przepięknie rozjaśniają, przepięknie nawilżają skórę i w dalszym ciągu tutaj marka Shangpi ma niestety mało kosmetyków, może tą markę zastąpić, chociaż pokazuję Wam mnóstwo płatków koreańskich, ale jednak coś te płatki takiego wyróżnia, podejrzewam, że jakość tych po prostu ekstraktów, że one wciąż należą do moich ulubionych i uważam, że są to jedne z najlepszych płatków pod oczy. Tu jeszcze na początku Wam pokazywałam te saszetki. Nie wiem, czy ta nowa wersja jest dostępna w tych saszetkach, ale do wypróbowania możecie sobie kupić, na przykład w Douglasie były, pamiętam, że było Shangpi, i możecie kupić też na stronach internetowych właśnie takie pojedyncze płatki, żeby je przetestować, albo żeby zabrać je w podróż. Także kolejny świetny kosmetyk, bardzo się cieszę, że ta nowa wersja jest, że mogłam ją przetestować, bo ona, myślę, że w marce Shangpi jest około roku. No i czas na ostatni dzisiejszy kosmetyk. Czy ktoś zgadł, że chodzi o markę Cosmetics? Na pewno zgadłyście, bo tutaj jak mówiłam o Sisleju, mówiłam, że takie mam 2 ukochane, bardzo drogie marki kosmetyczne, no to na pewno będzie również marka Cosmetics. Z tą marką tak się polubiłam, że 3/4 kosmetyków, których używam bardzo aktywnie, czyli używam ich cały czas, jak nie mam jakichś testów dużych, to używam właśnie Cosmetics'a. Te kosmetyki po prostu służą mi naprawdę bardzo dobrze, bo jak sobie oglądam moje filmy na przykład sprzed 4 lat, znaczy nie oglądam ich ciągle, a tam czasami zerknę na coś. Wiadomo, że zmieniłam lampy, tutaj dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o mój makijaż, dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o oświetlenie. To jest naprawdę w filmach bardzo ważne, to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ale też widzę, jak bardzo zmieniła się na plus moja skóra. W takim sensie, że no jednak minęło te 5 lat. No ale ja nie widzę, żeby tutaj się posunęło coś do przodu, jeżeli chodzi o wygląd mojej skóry. Naprawdę wygląda cały czas bardzo dobrze, także kciuk do góry za wszystkie kosmetyki, które testuję. I myślę, że przez ostatnie właśnie 2 lata, około 3 lata, to marka Cosmetics jest taką moją główną marką i to, co widzicie na mojej skórze, to co się Wam być może podoba, bo dużo osób też do mnie pisze, czego używam. Tak jak mówię, to o czym mówię, to tego używam. Więc używam po prostu tych kosmetyków. Jeżeli chodzi o kosmetyki pod oczy, to zawsze Wam powtarzam, że są pewne kosmetyki, w które warto zainwestować pieniądze. I dla mnie zawsze to jest serum. To jest olbrzymia ilość składników aktywnych. Po prostu serum jest Wam w stanie dać rzeczywiście działanie przeciwzmarszczkowe, ujędrniające. Myślę, że no żaden krem nie będzie na równi z serum. Zdarzają się takie, ale myślę, że serum to jest najważniejszy kosmetyk, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry. I to również jest serum. Tutaj bardzo wyjątkowe w tym kosmetyku jest to, że to jest kosmetyk z ciekłymi kryształami, ale również jest to intensywna kuracja przeciwstarzeniowa na okolice oczu. Zmniejsza wygląd linii i zmarszczek, nawilża, uelastycznia oraz regeneruje. I tutaj właśnie jest ta technologia ciekłych kryształów, która zapewnia naprawdę intensywne nawilżenie. Rano, jak budzicie się, to warstwę tego serum jeszcze wciąż mam pod oczami, to taką naprawdę sporą warstwę. A nakładamy go tylko główkę od szpilki, więc minimalną ilość. Na przykład gdzieś na stronach internetowych czasami czytam, że to są takie tłuste kosmetyki, takie niefajne, ale to są osoby, które źle je stosują. Tu jest tylko 7 ml, a mi te kremy starczają tak, myślę, że w stałym używaniu na kilka ładnych miesięcy, myślę 8-9 miesięcy spokojnie to serum powinno Wam starczyć, dlatego że te sera stosujemy tylko na noc. Dodatkowo tutaj jest jeszcze retinol. Tak jak mówiłam, tym się różni właśnie
A-Doctor od Serum OptiCrystal. Różni się tym, że tutaj macie retinol, więc jeżeli zależy Wam na likwidacji zmarszczek pod oczami, chcecie dodatkowo mieć luksusowy kosmetyk pod oczy, który pięknie spłyca zmarszczki, który pięknie rozświetla i daje intensywne nawilżenie i też ja widzę u siebie to, że nie ma obrzęków pod oczami po prostu rano, no to dla mnie jest to właśnie A-Doctor. Tak jak mówiłam, jest to bardzo drogi kosmetyk, jest to kosmetyk zdecydowanie już z tej gamy najdroższej, czyli gamy Elite, ale jak zwykle zostawiam Wam decyzję, jeżeli chodzi o kupowanie tego typu kosmetyków. Ja po prostu testuję kosmetyki, mogę Wam je pokazać, mogę o nich opowiedzieć, natomiast Wy podejmujecie tą decyzję, czy będziecie chciały je kupić. Według mnie też dla osób, które chcą wydać mniej, ale chcą mieć przepiękny efekt pod oczami, w dalszym ciągu OptiCrystal jest to wersja, którą totalnie Wam polecam i możecie spokojnie stosować tą, wcale nie musicie kupować tej. Tutaj, jak wiecie, są, możecie stosować retinol zwyczajnie pod oczami, tylko tą skórę też trzeba do tego przyzwyczaić, bo taki jakby czysty retinol w serum, taki, który macie po prostu w serum do twarzy, no on tą skórę pod oczami może zwyczajnie Wam podrażnić, więc to są już kosmetyki sformułowane pod oczy. To jest kosmetyk, który marka też tworzyła, podejrzewam, dłużej. I na całym świecie akurat te kosmetyki są również bestsellerami, ale to zależy po prostu, czy chcecie wydać aż tak dużo, czy nie. Na przebitkach też zobaczycie, że on jest bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o taką jego wygląd. Tutaj staram się pokazać Wam na tle, żebyście widziały też z daleka, że jest to taki bardzo ciekawy. Tamten poprzedni nazywam unicorn, ten jest zielony, więc nazywam go żuk. Żuk i unicorn, tutaj jeżeli chodzi o żuka, to właśnie on ma też taką kryształową, diamentową, właśnie taką powłokę jakby. To bardzo przyjemnie się tego używa. I tak jak mówiłam, bierzemy tego kremu, tego serum, główkę od szpilki, czyli naprawdę bardzo, bardzo mało. No wiecie, ile to jest główka od szpilki, to jest minimalna ilość pod jedno oko. Dlatego może Wam starczyć na wiele miesięcy. Także myślę, że na tym już zakończę opowieść o A-Doctor, tej niezwykłej kuracji pod oczy. Marka dokładnie nazywa ją Eye Treatment. Także nie jest to do końca ani serum, ani nie jest to krem. To jest coś takiego bardzo naprawdę ciekawego. Jeżeli w ogóle miałyście OptiCrystal i macie jakieś wrażenia na jego temat, to proszę tutaj piszcie komentarze oczywiście pod spodem. To już jest ostatni kosmetyk w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że to zestawienie się Wam spodoba. Wiem, że ono jest, tak jak mówię, z gatunku tych luksusowych, ale w tym momencie na kanale macie wiele, wiele, wiele recenzji kremów pod oczy, bardzo różnych cenach. Były na przykład wspaniałe kosmetyki, jeżeli chodzi o SVR, też tańsza marka, natomiast też ma z gamy Densitum świetne kremy pod oczy. To wszystko znajdziecie w moich poprzednich filmach. Akurat ta wersja Super Piątki jest to wersja zwyczajnie luksusowa. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie do mnie jakiekolwiek pytania dotyczące tych kosmetyków albo innych kosmetyków pod oczy, możecie zadawać tutaj pod filmem. Ja postaram się oczywiście na każdy Wasz komentarz odpowiedzieć. I widzimy się oczywiście wkrótce w kolejnym moim filmie. Do zobaczenia!